dzisiejszym materiale chcieliśmy rozpocząć zapowiadaną serię filmów poświęconych takim właśnie miejscom. Jesteśmy obecnie w Działdowie, a za naszymi plecami znajduje się główny budynek obozowy obozu zagłady, który był jednym z tak naprawdę pierwszych na tym terenie. Dzisiaj przybliżymy Wam historię tego miejsca, historię obozu, który tu został stworzony tak naprawdę już 2 września, kiedy Niemcy zajęli Działdowo. W wcześniejszym wykopanych grobach hitlerowcy po prostu serią pocisków z karabinów maszynowych rozstrzeliwali tamieńców. Więźniowie tego obozu byli mordowani również tutaj na terenie obozu. W 2017 roku trwały tu prace mające na celu ustalenia masowych grobów, które gdzieś tu mogą się znajdować, gdyż tutaj na miejscu również dokonywano egzekucji, natomiast pojedynczych. Grupowo zabijano w lesie komornickim i na żydowskim cmentarzu w Działdowie. Warunki panujące w tym miejscu były tak nieludzkie, że już po chwili istnienia tego obozu wybuchła tutaj epidemia tyfusu. Decyzją naczelnika tego miejsca 300 osadzonych zostało zabitych. Był to jeden ze sposobów tak naprawdę eliminacji tego zagrożenia, które mogło się rozprzestrzenić na szeroką skalę. Po przyjeździe tutaj do obozu Niemcy musieli przejść przez tak jakby tunel strażników. Strażnicy tego obozu mieli przy sobie, byli wyposażeni w drewniane pałki, którymi okładali przechodzących ludzi. I tak zaczynał się okres pobytu w KL Saldau. Ale zacznijmy od początku. Wiedza o obozach zagłady zakładanych przez niemieckiego okupanta na terenach polskich po 1 września 1939 roku, pomimo wielu publikacji, jest wciąż ograniczona. Do takich należy utworzony pod koniec 1939 niemiecki obóz zagłady w Działdowie, Soldau. Obóz ten był miejscem pod pewnym względem wyjątkowym. Stał się poligonem doświadczalnym eksterminacji Polaków na masową skalę. Funkcjonował jako obóz zagłady, pracy wychowawczej, karny, przejściowy, wysiedleńczy, w drodze do generalnego gubernatorstwa. Działdowo to niewielkie miasto położone niegdyś w województwie warszawskim, w pobliżu dawnej granicy z Prusami Wschodnimi. Jedyne miasto na Mazurach, które na mocy traktatu wersalskiego znalazło się w granicach II Rzeczpospolitej. Tutaj wojna rozpoczęła się 2 września 1939 roku. Tego dnia od strony Bramy Mazurskiej wojska niemieckie wkroczyły do miasta. Dekretem Adolfa Hitlera z dnia 8 października 1939 roku ziemie te zostały włączone do Niemiec i objęte przygotowanymi planami germanizacji. Już w pierwszych dniach okupacji miały miejsce aresztowania Polaków. Aresztowania te objęły działaczy politycznych i społecznych, inteligencję, nauczycieli, duchownych, ziemian. Aresztowań dokonywano w oparciu o tajne listy sporządzone jeszcze przed 1939 na podstawie niemieckiego wywiadu oraz mniejszości niemieckiej zamieszkałej w Polsce, nazwanej Piąta Kolumna, stanowiące podstawę eksterminacyjnych działań prowadzonych przez specjalne grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa, które dokonywały egzekucji podążając za Wehrmachtem. Niemcy po agresji na Polskę już od września 1939 roku w pierwszej kolejności dokonywali eksterminacji elit, które stanowiły dla nich realne zagrożenie. Z całą pewnością do elit społecznych należało duchowieństwo, dlatego przyjęli brutalny atak na tę grupę. Duchowieństwo bowiem spełniało rolę przewodników duchowych, organizatorów życia wspólnot lokalnych, przekazicieli wiedzy, wartości moralnych oraz tradycji narodowych.
przebywający w obozie księża byli traktowani gorzej od innych więźniów. Z premedytacją wydawano im mniejsze porcje jedzenia, a także maltretowano ich podczas różnych wymyślnych ćwiczeń. Łyżek nie było, jedzenie chłeptano wprost z naczyń. Wstrząsające jest zeznanie jednego ze świadków. Kiedy wchodziłem do piwnic celem założenia instalacji wodnej, widziałem ludzi powiązanych kolczastym drutem po kilka osób w kupie. Niektórzy z nich byli powiązani za szyję i umocowani do przewodów wodociągowych. W jednej z piwnic widziałem również księży, którzy ubrani w odzież kapłańską byli tak wycieńczeni, że leżeli bez ruchu. Dużą liczbę ofiar pochłonęły egzekucje. Praktykowano egzekucje pojedyncze i zbiorowe. Egzekucje pojedyncze przeprowadzano wyłącznie na terenie obozu. Zwłoki zamordowanych lub zmarłych więźniów początkowo zakopywano w nieustalonym miejscu. Potem wywożono je do okolicznych lasów, przeważnie do Lasu Komornickiego. Egzekucje zbiorowe przeprowadzane były w okolicznych lasach. Ofiary z Soldau przewożono samochodami, ustawiono nad wykopanymi dołami i rozstrzeliwano z karabinów maszynowych. Do zlikwidowania księży wykorzystano wybuch w lipcu 1941 roku epidemii dyzenterii i tyfusu plamistego w obozie. Prawdopodobnie w wyniku wybuchu epidemii zmarło na terenie obozu 300 więźniów. 300 wywieziono i rozstrzelano. Prawdopodobnie masowe egzekucje polskich księży odbyły się 17 lub 19 września 1941 roku. Z zeznań świadka. W nocy dwukrotnie pakowano księży na auta ciężarowe o godzinie 3 i 5. Wtedy strasznie ich bito, kopano aż do nieprzytomności. Bili kolbami, kopali nogami. Wywieziono ich do lasu, gdzie prawdopodobnie ich rozstrzelano. Powiedział mi wtedy pewien esman, że księży wykończyli. W Działdowie Niemcy zamordowali 86 polskich duchownych. Niemiecki obóz zagłady w Działdowie przestał istnieć po wkroczeniu 18 stycznia 1945 roku Armii Czerwonej. Na terenie KL Soldau utworzony został obóz nakazowo-rozdzielczy NKWD. Rozpoczęły się aresztowania Polaków, m.in. należących do Armii Krajowej lub bojkotujących okupację sowiecką. Przenieśmy się teraz do miejsca, gdzie dokonywano bestialskich mordów na Polakach. Przenieśmy się do Lasu Komornickiego.